powiedział ksiądz, że miłość to nie jest tolerancja, to może jeszcze ksiądz powie, że miłość to nie akceptacja. I powiem tak, chociaż wiem, że to może napotykać twój opór i opór ludzi, z którymi będziemy rozmawiać, ale miłość to nie jest to samo, co akceptacja. Wydaje się, że to jest taka szlachetna postawa, pasuje do miłości. Tak, że niektórzy twierdzą, że to jest szczyt miłości, kiedy akceptuje innych, jeszcze mówią, no ja kocham tego człowieka, czyli akceptuję go takim, jakim on jest. Otóż akceptacja pomylona z miłością jest wręcz zaprzeczeniem miłości. Już wyjaśniam. Dlatego, że akceptować to mówić właśnie bądź tak, jaki jesteś, a kochać to mówić nie bądź tak, jaki jesteś. Cały czas się rozwijaj, stawaj się większy od samego siebie, stawaj się coraz bardziej podobny do Jezusa. Jezus ale może mówi, człowiek potrzebuje usłyszeć, akceptuję cię, ale bym chciała, żebyś, bo cię kocham. Otóż trzeba odróżnić akceptowanie kogoś od uznawania prawdy o kimś. To są dwie zupełnie różne rzeczy i trzeba się strzec, żeby nie pomylić językowo, nie utożsamić. Otóż jeżeli kocham ciebie, to chcę uznawać prawdę o tobie. Jeżeli robisz coś dobrego, masz pozytywne, piękne cechy, to widzę i cieszę się tym i mówię głośno, bo inaczej nie kocham. Ale jeśli widzę jakieś słabości czy jakieś błędy w postępowaniu, to też mówię i wtedy uznaję prawdę o tobie, także tą bolesną, ale to nie jest akceptacja. To w jakim kontekście używa się słowa akceptuję? Do czego ona w ogóle służy w takim razie? Akceptować można pracę, akceptować można pensję za tą pracę, akceptować można rzeczy, trasy, wycieczki. Czyli ona to słowo do ludzi w ogóle nie powinna ogóle się odnosić. Nie, tak. Do ludzi się odnosi słowo, do człowieka kocham, a o jego cechach i zachowaniu mówię prawdę. Czyli do człowieka się odnoszą dwa słowa, miłość i prawda. Ciebie kocham, a o tobie i o twoich cechach i zachowaniach mówię prawdę, uznaję prawdę. Ktoś powie, no ale to można powiedzieć, akceptuję prawdę. Nie, bo to pomylimy wszystko ze wszystkim. Jeżeli na przykład mama odkrywa, że 16-letni syn jest narkomanem, czy mama akceptuje ten fakt? Nie, mama przyjmuje do wiadomości, ale nie z akceptacją, z bólem, z potwornym bólem i zrobi wszystko, żeby temu synowi pomóc wyjść z tej sytuacji. Jasne jest, że jeżeli mam przed sobą alkoholika, narkomana, gwałciciela, złodzieja, cynika, no to nie powinienem akceptować takim, jakim jest. Powinienem uznawać prawdę, że jest w kryzysie, bez akceptacji, tylko z bólem, z cierpieniem, a nie z akceptacją, więc uznaję prawdę o tym człowieku i mobilizuję, żeby wyszedł z kryzysu. Natomiast jeżeli, idąc swoją myślą, jeżeli spotykam człowieka szlachetnego, takiego jak ty na przykład, to też nie akceptuję, tylko dalej kocham, czyli pomagam ci stawać się coraz piękniejszą wersją samej siebie. Więc jeżeli cię kocham, to przy mnie nieustannie rośniesz. Jeżeli naprawdę kocham, a ty tą miłość przyjmujesz. Natomiast jeżeli rodzic powie na przykład dziecku, wiesz, syneczku, córeczku, akceptuję cię takim, taką, jaką jesteś, no to już nie mam prawa zwracać uwagi, chyba że jestem schizofrenikiem. A więc nie wchodźmy w pułapkę mylenia miłości z akceptacją. Akceptujemy przedmioty, sytuacje, jeśli są do zaakceptowania. U ludzi akceptujemy, jeśli już tym słowem mówić, prawdę o nich, ale wolę powiedzieć, uznajemy prawdę o tych ludziach, czasami z radością, jeśli jest prawda radosna, czasami z bólem. Natomiast osoby, które są przed nami, kochamy, czyli ich mobilizujemy do nieustannego rozwoju. Kto najbardziej kocha? Jezus. Kto najbardziej stawia wymagania i mobilizuje do rozwoju? Jezus. Bo mówi, bądź sobą, nie bądź sobą, nawracaj się i stawaj się podobny do mnie. Więc Jezus nam wybija z głowy mit, że miłość ma coś wspólnego z akceptacją. Kochać to promować rozwój, a nie ledwie akceptować stan, w jakim jestem, czy w jakim jesteś ty tutaj i teraz.